powstała dzięki niezwykłym zbiegom okoliczności i, muszę przyznać, trochę przypadkiem. Zrodziła się po trosze ze wspomnienia młodzieńczej jeszcze fascynacji prozą Brunona Schulza i do swojego zadziwienia jego oniryczno-erotyczną twórczością rysunkowo-graficzną w kontekście realnego losu, który stał się udziałem tak samego artysty, jak i osób bliskich, w tym kilkunastu kobiet, którym poświęca niniejszą książkę. Książkę Kobiety i Schulz dedykuje wszystkim kobietom, tym, które odeszły, które są i tym, które będą. Bardzo ładne, bo bardzo osobiste i mówi o tym właściwie, dlaczego zdecydowałaś się napisać tę książkę. Ale powiedz nam, jak to się w ogóle stało, że ty, która jesteś graficzką, malarką, czyli zdecydowanie bliższa jest ci inna forma ekspresji niż pisanie, napisałaś tę książkę? Tak, to znaczy ja muszę Państwu powiedzieć, że ja w tej roli teraz, dzisiaj występuję po raz pierwszy jako pani pisarka. Nie czuję się taką osobą absolutnie. Właściwie trudno mi jest określić swój zawód, kiedy muszę podać, to nie wiem, co mam powiedzieć, bo rzeczywiście zajmuję się i filmem animowanym, i reklamą, i projektowaniem książek, kampanii billboardowych, czyli takimi pracami graficznymi. Dużo bardzo robię rzeczy dla dzieci po prostu, i filmy, i książki. No a to rzeczywiście ta książka Kobiety i Schulz wyszła zupełnie przypadkiem jako taki trochę odprysk mojego doktoratu, zresztą również graficznego, to jest pracownik projektowania książki i fotografii Warszawy. To są kobiety, które były dla Schulza ważne, czyli to nie są kobiety, które były własnością Schulza, tylko kobiety, które były osobami go inspirującymi, które jakby tworzyły taki krąg, dzięki któremu on mógł w różnych rejonach swojego życia się poruszać. Na przykład właśnie dzięki Zofii Nałkowskiej wydaje książkę, dzięki Romanie Halpern załatwia swoje różne sprawy urzędowe. Także to są kobiety, które go tak po prostu potrafiły w różnych miejscach świata wyciągnąć za uszy i pokazać mu drogę. A powiedzmy chwileczkę, powiedzmy coś na temat idei tamtej, tylko tytułu Kobiety i Schulz, prawda? Tak, ja podkreślam zawsze, że to i jest bardzo ważne. Bo to też taka opowieść o tym, żebyśmy nie wpadli w taką pułapkę twierdzenia, że to są muzy Schulza. Tak, tak, już w ogóle pojawiło się, zresztą ty zamieściłaś na Facebooku, że fascynacje erotyczne pisarza. I to już od razu można myśleć, że to są kobiety, które go fascynowały erotycznie. Tak naprawdę myślę, że erotycznie może go fascynowały dwie kobiety z całego cyklu tych 13 kobiet. Raczej chodziło o to, że to są kobiety, które charakteryzowały się naprawdę jakimś poziomem nie wiem, twórczym, które potrafiły jakoś go inspirować do jego twórczości graficznej i literackiej. Ale jakby ideą w ogóle, żeby zajmować się tymi kobietami, to podstawą było to, że po prostu mamy rysunki Schulza, mamy twórczość Schulza i w tych rysunkach kobieta jest traktowana, mówi się dużo o fetyszu Schulza, tak, jako nóżka, bucik, prawda, i to jest taki bardzo chodliwy temat, on się wszystkim bardzo podoba. I zawsze jestem o to pytana, natomiast jakby ja próbowałam znaleźć sobie jakąś taką przeciwwagę. Z jednej strony mamy te buciki, nóżki, nagie kobiety w różnych pozach, a z drugiej strony mamy kobiety, które go naprawdę otaczały, które po prostu właśnie były jakby świadome siebie, prawda, tego co potrafią, kim są. Ważne było dla mnie to, żeby też zadać kłam jakby dotychczasowemu odbiorze Henriette Schulz. Bo do tej pory Henrietta Schulz uważana była za osobę z biednej rodziny. W ogóle nie wiem, czy Państwo też macie takie wrażenie i tak uczyliście się i czytaliście o Schulzu w czasach licealnych. Ja na przykład tak wiedziałam, że Schulz zabity na ulicy Getta, z biednej rodziny, nigdy z tego Drohobycza nie wyjechał. I taki jakby obraz tego Schulza gdzieś się nam kojarzy, prawda? Natomiast w moich poszukiwaniach jakby genealogicznych znalazłam bardzo dużo informacji, które absolutnie przeczą wszystkim, nie wiem, poszukiwaniom i zapisom Ficowskiego. Ja tutaj odnajduję Henriette Schulz jako osobę z bardzo bogatej rodziny drohobyckich potentatów naftowych. No tak, powiedz też, że Drohobycz, który nam się teraz kojarzy z jakąś sielską, anielską okolicą, a przynajmniej tak mitycznie go widzimy przez prozę Schulza, był zagłębiem zdobycia ropy naftowej. Ropy naftowej, tak. Więc Henrietta Schulz no, jest tutaj osobą jakby pokazana z zupełnie innej perspektywy.
Ja w ogóle nie miałam założenia, że ja piszę książkę. Ja szukałam tych wszystkich informacji po to, żeby znaleźć jak najwięcej materiałów graficznych, czyli fotografii, wycinków z gazet, jakichś aktów urodzenia, listów, bo ja potrzebowałam te materiały, żeby stworzyć ten mój doktorat, czyli moją taką graficzną księgę, która po prostu obrazowo musi być z czegoś stworzona. I przy okazji właśnie tego mojego szukania jakby poruszałam coraz więcej archiwów, miejsc, no bo ja na przykład jestem teraz na 800 stronie projektu mojego doktoratu, czyli po prostu tworzę taką wielką, grubą księgę i uważam, że jestem gdzieś w 50% mojej pracy doktorskiej, ponieważ to będzie taka zagubiona księga Schulza, no to jest taka mityczna też, moje wyobrażenie jego mitycznej księgi. No i to było dla mnie ciekawe, że ja mogę tego wszystkiego szukać, znajdywać, prawda? A to, że ta książka została napisana, to jest jak gdyby już takie moje podsumowanie wszystkiego, żeby nie zapomnieć, gdzie to znalazłam, gdzie to było. I ja po prostu pisałam, zaczęłam pisać, żeby jakby zebrać to w jakiś zbiorek, tak? Że tutaj mam, to mam, tyle wiem o Hazen, tyle wiem o Płockier, tyle wiem o Vogel. No i po prostu z tego jakoś potem coś takiego wyszło jak książka. Także taka autorka, która jakby napisała książkę przy okazji, ja w to nie wierzę. Naprawdę tak było. To jest duża świadomość tego, co zrobiłaś, żeby ta książka powstała. Wśród tych 13 kobiet i pisaniu o nich, ja nie traktowałam ich równo. To znaczy wiedziałam, że nie ma co pisać o Nałkowskiej, bo po prostu nie jestem znawczynią ani literatury, ani biografii na tyle, żeby o niej napisać tak super. Więc jakby troszeczkę po macoszemu potraktowałam Nałkowską, troszeczkę Junę Szczelińską po macoszemu, ponieważ wiedziałam, że z tego samego archiwum, z którego ja korzystam, korzysta również Agata Tuszyńska i pisze książkę o Junie. Zresztą nawet wydawca, kiedy proponował mi tę książkę, pierwsze co powiedział tak, ale wiesz, że Tuszyńska pisze o Junie i żebyście sobie nie wyszły w drogę. Więc ja miałam takie poczucie, że są pewne tematy, które po prostu no, nie są mi tak bardzo bliskie. Ja wolałam się skupić na tych osobach, jak właśnie Anna Płockiej, o której pewnie nikt oprócz mnie nie napisze, bo Anna Płockiej była malarką Krakowskiej Akademii, tak jak ja. Miała na imię Anna, tak jak ja. I po prostu była też tą pierwszą osobą, którą odkrywałam i to była dla mnie taka ważna osoba, żeby o niej napisać. Więc pisząc o Junie, jakby też nie wchodziłam tak bardzo głęboko w jej życiorys. Po prostu chciałam pokazać, jaka była właśnie jej relacja z Ficowskim po śmierci, znaczy tak, po śmierci Schulza, relacja listowna między Ficowskim a nią. No i pozostawiłam akurat tą postać nieco z boku. Pisząc tą książkę miałam cały czas taką myśl, żeby na przykład chciałam przeczytać moja mama. Moja mama, która jest na emeryturze, zajmuje się gotowaniem, sprzątaniem i tak dalej. Miałam cały czas takie wrażenie i taką chęć, żeby ona chciała tą książkę przeczytać, żeby ona dla niej nie była za nudna. Więc sama czasami też popuszczałam wodę fantazji, chociaż bardzo rzadko. Na przykład to jest historia o matce, kiedy jak gdyby tworzę legendę, skąd rodzina Kuchmercherów w ogóle znalazła się w Drohobyczu. Ale to jest na zasadzie takiej legendy założycielskiej rodu, prawda? Przyjeżdżał do mnie do Łodzi często bez uprzedzenia, jakby z natchnienia. Przypominam sobie jedną z takich wizyt w Łodzi, gdy nagle podczas ożywionej rozmowy u mnie w domu posmutniał i nie mogłam się dowiedzieć, co było powodem jego smutku. Wreszcie mi się przyznał, że duży fabryczny komin, który zobaczył nad podwórkiem, tak go przeraził i przejął, że nie mógł się już z tego otrząsnąć. I tak mi się Łódź kojarzyła. Ale chodzi mi o inny fakt. Kiedy Maria Hasin pisze: miałam dużo listów od niego, które zakopałam w ogródku domu przed wyjazdem z Polski. To było na Alei Kościuszki 46 w Łodzi. Miałam też dużo rysunków, jedną grafikę jego podarowałam zakopanym słynnemu pianiście Egonowi Pecie, który był nią zupełnie oczarowany. Listy Schulza zakopane zostały w ogródku przed moim wyjazdem do Warszawy, to znaczy parę miesięcy po wybuchu wojny. Zakopałam je na pewno w naczyniu szklanym lub metalowym, w ogródku naprzeciwko okna, gdzie mieszkał stróż, nie bardzo głęboko, jak pamiętam. Ze względu na ich treść warto by je było odnaleźć. I to jest taki fragment, w którym zapala się żyłka poszukiwacza skarbów. No byli tacy, którzy szukali i nic nie znaleźli. Ficowski szukał z pracownikami Muzeum Archeologicznego. Nie wiem, czy to było lata 70. czy już 80., ale były tam prowadzone prace ziemne i niestety słoik przepadł. Albo może go ktoś wcześniej wykopał i gdzieś na strychu przetrzymuje. Być może, no ale zdaję sobie też na przykład sprawę, że Rachela Ajerna, która już się pojawiła w naszej rozmowie, była jedną z osób, które w
getcie warszawskim współpracowały z Manuelem Lindenblumem przy tworzeniu archiwum getta, które było zakopywane też w różnych częściach getta i wszystkie zostały znalezione. Podejrzewam, że w części jeszcze gdzieś w ziemi czeka, więc być może te listy również gdzieś w Łodzi czekają na swojego odkrywcę, może tak być. Są w twojej książce postaci, które, jak sądzę, są Polakom i Polkom kompletnie nieznane. Na przykład Edda von Hart. To jest dla mnie wielkie odkrycie, ponieważ kompletnie nie wiedziałam, kim jest ta osoba i rzeczywiście jej twórczość była tak bogata, tak intensywna i tak krótka. I tak dziwna. I tak dziwna. A poza tym jeszcze pokryta skandalem na sam koniec jej życia, że tylko 32 lata, to Jerozolimie opowiedz o niej krótko, albo nie. Dobrze. Edda von Hart pojawiła się w życiu Schulza w dziwny sposób, mianowicie zilustrowała jego opowiadanie i to były różne takie wycinanki, bo ona dużo eksperymentowała, robiła wycinanki z czarnego papieru, to były takie arabeski, no bardzo dziwne rzeczy, takie, no i zrobiła wystawę w Warszawie. No i jakby dzięki, akurat Schulz był na fali, wydał książkę, wszyscy o nim mówili i ona jak gdyby wypłynęła na fali Schulza. On sam się również zachwycił, od razu nawiązali znajomość listowną, potem zaczęli się kontaktować już, znaczy on jeździł do Poznania, ona przyjeżdżała do Lwowa, do Drohobycza. No i mieli między sobą jakąś taką umowę, że Edda będzie ilustrować jego pracę, zresztą zilustrowała jego opowiadanie. I jest to jedyna, znaczy to jest dla mnie też takie trochę kuriozalne, bo artysta, który pisze i potrafi tworzyć graficznie, raczej nie oddaje komuś innemu zilustrowania swojego tekstu. Na przykład ja czasami też coś piszę dla dzieci, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny to ilustrował, bo ja mam to wszystko w wyobraźni. Natomiast tutaj nie wiadomo dlaczego się to zdarzyło, a potem doszło do jakiegoś skandalu, nie wiadomo jakiego, czy to Edda wystrychnęła go na dudka, czy nie, nie wiadomo. W każdym razie pogniewali się na śmierć i życie i koniec. Nie było, jeszcze się to wszystko mieszał Gombrowicz. W każdym razie przyjaźń intensywna, ale bardzo krótka. Natomiast Edda jest o tyle ciekawą osobą, że kiedy umarła, miała 32 lata, stało się to w Jerozolimie, ponieważ tam uciekła z mężem i ze swoją teściową. A zaraz po jej śmierci jej mąż zmienił nazwisko na Hart, nazywał się w ogóle Jerzy Brodnicki. Po śmierci Eggi zmienił nazwisko na Hart i ogłosił światu, że to on jest autorem wszystkich do tej pory opublikowanych prac, narysowanych prac, namalowanych obrazów. No i, że tak powiem, Edda się już nie mogła bronić, bo jej nie było. Natomiast faktem jest, że pan Hart zrobił wielką karierę w Paryżu, jeszcze w latach 80., zmarł w latach 90. Natomiast jego twórczość późniejsza była absolutnie zupełnie inna niż ta twórczość przedwojenna. Więc ja jako osoba malująca muszę przyznać, że trudno też tak zmienić styl. Chociaż można w całym okresie życia różne rzeczy robić, ale nie aż tak bardzo. No więc no, też jest to jakaś taka historia przedziwna. Jedna z najbardziej zwracających uwagę właśnie swoją dziwnością, ale jest jeszcze jedna historia, która rzeczywiście przypomina taką historię z prasy bulwarowej poniekąd. To jest historia kobiety, która znajduje się na okładce kobiety Schulza. To jest Jeanette Suchesto. To jest w ogóle osoba, która do tej pory w żadnym opracowaniu schulzowskim się nie znalazła. Jest to absolutnie moje odkrycie. I dlatego postanowiłam, że ona będzie na okładce, ponieważ okazuje się, że to jest osoba z rodziny Schulza. A jak to się stało, że ja w ogóle odkryłam? Przekopując właśnie te różne archiwa, czytając różne gazety, w ogóle to jest fantastyczne, że żyję w tym teraz czasie i mogę korzystać z różnych bibliotek poprzez swój komputer i czytać dużo różnych gazet przedwojennych, natrafiłam na taki artykuł, Żydówka z Drohobycza po ślubie księcia Radziwiła. Żydówka z Drohobycza, tak? Drohobycz. Już mi jakaś lampka zwieściła w głowie. No i zaczęłam czytać o tej osobie, o Jeannette Suchesto.
I pomyślałam sobie, no nie, no taka, w ogóle znalazłam zaraz zdjęcie, właśnie to zdjęcie się pojawiło. Piękna kobieta. Tak, taka kobieta, no po prostu jak z grafik Schulza. Kapelusz, rękawiczki, zgrabna nóżka z drucikiem. No i zaczęłam dużo o tej kobiecie szukać, czytać, no i grzebiąc w drzewie genealogicznym Schulzów, okazuje się, że była to kuzynka po prostu rodziny Buchmerkerów, więc wszystko jakby się... Na pewno się znali, na pewno musieli być w zażyłym kontakcie, ponieważ po pierwsze Schulz uczył jej syna, to na pewno Edzia. Zresztą Edzia, który był bardzo niezgrabny, wysoki, duży i to też jakby trochę jakieś takie konotacje z literackim Edziem, który się pojawia w jego twórczości. No i niesamowita, bo to w ogóle była kobieta, która była żoną jednego z najbogatszych ludzi w Galicji. Henryka Suchestowa. No nie bywała historia, rzeczywiście była kochanką, narzeczoną Radziwiła, przeżyła Holokaust w też bardzo dziwny sposób. Podobno była jedyną kobietą w getcie, która chodziła w futrze. Po wojnie zaraz znalazła się w Nowym Jorku, a potem ślaszko nie zaginął, więc oczywiście straciła wszystkich, i syna, i męża, do którego potem jednak wróciła. Także no, bardzo ciekawa historia. Historia jej zdjęcia z Berlinem jest historią prawdziwą. Tak, to jest na pewno historia prawdziwa. Będąc tą kochanką Radziwiła, wyjeżdżała na polowania do Puszczy Białowieskiej i tam przyjeżdżali politycy, tak? Ponieważ no, w rządzie wtedy był brat Radziwiła. No i zapraszali swoich tam dyplomatów. Ona oczywiście z nimi tam była. No i miała wspaniałe zdjęcie z Göringiem i to zdjęcie przez i obóz w Płaszowie, i w Oświęcimiu po prostu uratowało jej życie, więc to taka przewrotna historia. Przewrotna i nieprawdopodobna wręcz. Schulz jest tutaj po literce I, czyli jest tą osobą drugoplanową. Pierwszym bohaterem w książce są kobiety. I to kalendarium chciałam właśnie wplatać pomiędzy rozdziałami kobiet, żeby pokazywać, że cofamy się w czasie. I to, że matka, opowieść o matce jest na samym końcu, to, no to jest takie znamienne, że... A cytatem, który jest na początku, to jest, można go przeczytać, może... Nie ma już nigdzie tych książek, które czytaliśmy w dzieciństwie. Rozwiały się, zostały nagie szkielety. Kto miałby jeszcze w sobie pamięć i miał z dzieciństwa, powinien by je napisać na nowo, tak jak były wtedy. Schulz jakby zawsze próbował wrócić do tego dzieciństwa, do tego, co było kiedyś. I ja tak próbowałam kroczek po kroczku cofać się jakby do momentu jego urodzin. Mówiliśmy o Deborze Vogel i na pewno Schulza i Deborę łączyła bardzo głęboka przyjaźń i wręcz myślę, że uczucie, które mogło się zakończyć małżeństwem, natomiast Debora to była taka naprawdę panienka z dobrego domu, z Lwowa, mówiąca świetnie w domu po niemiecku, bardzo dobrze wykształceni rodzice. I na pewno rodzice, szczególnie matka, stanęła na drodze temu związkowi i powiedziała absolutnie nie, żaden tutaj z prowincji nauczyciel rysunku w jakiejś tam szkole. Nie wiadomo, czy to naprawdę chodziło o jego pozycję, może bardziej o jego taki hipochondryczny stosunek do życia. On był bardzo niezdecydowany, ciągle chorował, potrafiał się z nią umówić na randkę, po czym wysyłał tysiące listów i na przykład randka, która się miała odbyć na Boże Narodzenie, odbywała się dopiero na Wielkanoc, więc... Ale powstawały wspaniałe listy, które krążyły Lwów, Drohobycz, czasami Zakopane, Drohobycz. I z tych listów właśnie wyłoniła się proza Schulza. To o tym mniej więcej wiemy. Natomiast gdyby nie Debora, gdyby nie to, że ona się bardzo interesowała sztuką, była krytyczką sztuki, związana była z grupą krakowską, związana była z taką grupą awangardową w Lwowie i znała bardzo dużo artystów, i gdyby nie jej przyjaźń z pewną rzeźbiarką, która z kolei była przyjaciółką Nałkowskiej, no to tym łańcuszkiem Schulz właśnie poprzez jedną artystkę, drugą artystkę znalazł się w pokoju Nałkowskiej i dzięki temu Nałkowska mogła to przeczytać, zachwycić się i wydać, tak? Także to jakby w ogóle opisuje tą historię w książce. To warto też powiedzieć, że Debora Vogel uważała Schulza raczej za grafika i rysownika i kiedy pisała o nim, to pisała głównie o jego pracach
graficzny. Tak, poza tym też jest pierwszą osobą na świecie, Deborah Vogel, która w ogóle pisze o Schulzu i o jego grafikach i to są bardzo wczesne teksty, które były w ogóle drukowane w Sztokholmie, więc ona bardzo wcześnie jakby odkryła tą dziwaczną twórczość Schulza, którą uważała za taką dosyć groteskową. Poza tym inne kobiety, na przykład Romana Halper, to była z kolei osoba, która pomagała Schulzowi we wszystkim. W ogóle on się nie potrafił obracać w świecie urzędów. Nie wiedział, gdzie ma pojechać, co ma zrobić. I ona absolutnie załatwiała mu paszporty, bilety, spotkania autorskie w Warszawie. Także te kobiety były takimi orbitami umieszczonymi w różnych miejscach świata, które pozwalały Schulzowi pójść dalej. No nie wiem, gdyby na przykład nie Auerbach, no to nie byłoby próby tłumaczenia na niemiecki, gdyby nie Hasin, nie byłoby próby tłumaczenia na włoski. Także rzeczywiście myślę, że on tym kobietom bardzo dużo zawdzięczał.